Witajcie moi drodzy. Dzisiejsze podsumowanie tygodnia zeszłego nagram już telefonem, bo nie chcę mi się rozkładać wszystkiego. Nie mam jeszcze po wyciąganych mikrofonów, nie mam rzeczy po wyciąganych po całym kontraście. Chciałem wam na szybko, to podsumowanie tygodnia będzie bardzo długie. Z tego powodu, że będzie kilkadziesiąt minut materiału z kontrastu. Ja bym chciał, zanim pojawię się u Mateo, zanim może gdzieś ktoś jeszcze mnie zapyta, może co myślę o kontraście, to chciałbym powiedzieć swoje parę rzeczy, parę słów, ponieważ kontrast to było wydarzenie zeszłego tygodnia, dla mnie przynajmniej. Przede wszystkim kontrast jest to, jakbyście nie wiedzieli, jeszcze jakbyście w jakimś cudem ominęli tą informację, której to robimy z Mateo i z innymi youtuberami od jakiegoś czasu. To jest festiwal malarstwa figurkowego i bitewniaków, i gier bitewnych, który odbywa się w Warszawie, w Ursynowskim Centrum Kultury. Zaczyna się w piątek, tak naprawdę, można już tam się pojawić w piątek, ale w piątek tak naprawdę jest tylko afterek. W sobotę można jeszcze zgłaszać pracę do którejś godziny, a później jest ocenianie, później jest kolejny afterek i później już jest rozdanie prac i o 16 w niedzielę jest rozdanie nagród, jakieś koncerty, prelekcje, rozmowy, warsztaty, masa fajnych rzeczy. I z tego co wiem, co się dowiedziałem później dopiero, wczoraj i dzisiaj jeszcze są warsztaty z Timem Swinsonem, nie pamiętam teraz imienia, ale z panem Swinsonem, który robi warsztaty malarskie w ramach kontrastu, w ramach festiwalu Kontrast. No więc ja tam pojechałem, jak widzieliście pewnie na kanale, miałem tam swój 6-godzinny stream, podczas którego malowałem dwie figurki, trzy figurki. Malowałem figurkę pierwszą przede wszystkim dla firmy Rebel farbami Army Painter, tym zestawem Mega Paint Set Fanatic i malowałem sobie tam te figurki na streamie, przy widowni, przy, jak to się mówi, przy live studio audience. Byłem usytuowany zaraz za regałami, więc ja tam siedziałem, malowałem, rozmawiałem z podchodzącymi ludźmi. No i parę przemyśleń może na sam ten temat. Przede wszystkim ja to malowanie zrobiłem z tego powodu, że po pierwsze obiecałem już Michałowi Masłowskiemu, że zrobię i że będę tam. Dwa, że uważam, że to jest fajna rzecz, żeby coś takiego pokazać, jak to wygląda, jak ktoś maluje. Może niekoniecznie maluje super, ale jak to wygląda dla wszystkich takich, wiecie, pobocznych, postronnych ludzi, którzy przychodzą i chcą zobaczyć, jak to, co tu się dzieje w ogóle, tak? Jak to wygląda, jak to się maluje, te figurki. I miałem takie sytuacje, że na przykład podchodził jakiś chłopczyk i zaglądał mi przez ramię i widział, jak ja namaluję, i nagle mówi, a to tak to się robi, tak to wygląda. Więc chyba miało to jakąś wartość edukacyjną. A poza tym fajnie było porozmawiać z ludźmi, fajnie było podyskutować, opowiadać troszeczkę o hobby. Mam nadzieję, że to słyszeliście. I wniosek, jaki mi się nasuwa, to taki, że na następny raz ja wziąłem kamerę, trzecią kamerę wziąłem na ten, ale z jakiegoś powodu ten Chińczyk mi zawieszał całkowicie komputer. Nie mam pojęcia dlaczego, muszę sobie to troubleshootować tutaj w domu. Natomiast muszę mieć kamerę, która będzie skierowana na tych ludzi, którzy będą ze mną rozmawiać, żeby było ich widać. I też będę chciał się ustawić tak z malowaniem potencjalnie na przyszły rok, żeby cały czas było widać za mną ten tłum ludzi, który chodzi tam i żebyście mogli sobie siedzieć i jak ja maluję i nic nie robię, to żeby może przełączę kamerę, czy jak maluję i nie jest to zbyt ciekawe na przykład, to żebyście mogli patrzeć sobie tam, co jest za mną. Taki pomysł, albo jakiś pasek, albo cokolwiek. Druga rzecz to mikrofon oczywiście, który musi być. Już później w połowie skierowałem w stronę tych nadchodzących ludzi rozmawiających ze mną. I to było bardzo fajne, bo później słyszałem na streamie, że słychać tych ludzi i słychać tą naszą rozmowę. Więc to były dwie rzeczy, które już myślę o przyszłym roku. I z tego co wiem, Michał był chyba, Masłowski był zadowolony z tego, jak to wyszło. Tak mi się przynajmniej wydaje, taki miał odbiór. I już rozmawialiśmy o tym, gdzie potencjalnie usiądę sobie w przyszłym roku. Bo jeden problem, jaki zauważyłem, to ja mówiłem Michałowi, czyli organizatorowi kontrastu, żebym chciał zrobić jakieś rozmowy, wywiady z tymi osobami. Nawet, wiecie, 5-10 minut, zamienić kilka słów, bo wiem, że są zajęci wszyscy. Ale albo chcą iść na jakieś prelekcje czy coś. Ale jakieś 50 minut od każdego chciałbym złapać. Z ludzi, których mnie ciekawią, których Michał by chciał przedstawić. I aha, no i już wiem. I wymyśliliśmy, że w przyszłym roku będzie to gdzieś indziej, bardziej wyeksponowanym miejscu. Natomiast też będę chciał zrobić jakiś harmonogram.
harmonogram, czyli na przykład ta osoba przychodzi o tej godzinie, ta osoba przychodzi o tej godzinie, no i muszą się stawić, jak na komisariacie i odbyć rozmowę, odbyć wywiad jakiś. Ja bym osobiście chciał promować polskich sprzedawców, którzy się pojawiają na kontraście, czy sprzedawców, czy właścicieli sklepów, czy producentów, czy twórców. Raczej chciałbym omijać duże firmy, które wiadomo mają już swoją prezencję i są znani, natomiast nie zaszkodzi też ich czasami pokazać. No i tam widzieliście, na streamie pojawił się na przykład Jar of Dice, nie pojawił się, ale było słychać, że przybiłem z nim piątkę Dziadu z lasu, i pojawił się Sebastian ze Studio Level, potem pojawił się Grzesiek z Iron Keep Studios, a kto tam się jeszcze pojawił? Kto jeszcze wszedł mi na zakadr? Czy nasz ulubiony człowiek Łukasz z shitpostingu nie wszedł czasem? Nie pamiętam, chyba też wszedł. No, ale wiecie, no Mateo się pojawił, to na pewno, jak żeby inaczej. I nie pamiętam, kto jeszcze się pojawił. Ale chciałbym, żeby to były te wejścia, żeby były dłuższe, żebym tą rozmowę, którą przeprowadziłem sobie z Grześkiem, żebyśmy przeprowadzili sobie, żebyście go widzieli. To rozmowę, którą sam sobie przeprowadziłem szybciutko z Sebastianem, żeby ona była dłuższa i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby to było bardziej rozbudowane. No i to tyle. Modele, które pomalowałem, i to jest ten model, będę miał na rozdawnictwo, więc na najbliższym streamie zrobimy sobie rozdawnictwo. To jest ten model. Tutaj może on mi go złapie. To jest ten model. To jest model z planszówki Descent trzeciej edycji. A ja jeszcze sobie pomalowałem dwóch Eterali. O Jezu, chodźcie, jeden jest metalowy. I malowałem sobie ich w różne takie kolorki, których ja normalnie nie maluję tych figurek, więc w takie kolorki sobie pomalowałem. Wyszli całkiem nieźle. Uważam, że tam jeszcze coś można by było z nimi dorobić, coś można by było dopicować, więc w najbliższym streamie, jeśli nie będę miał nic innego do roboty, to pomalujemy trzeciego, bo mam jeszcze jednego trzeciego w kolekcji. I już, no muszę ich pomalować. Games Workshop usunął ich całkowicie, przepraszam bardzo, usunął ich z kodeksu zupełnie. Nie ma ich w kodeksie. No dobrze, chciałem wam jeszcze tylko pokazać jedną rzecz, bo podczas malowania ten model, który malowałem, tego, matko boska, tego kolesia, i tutaj prośba do Rafała z Rebela, wyślijcie mi jakieś porządne zdjęcia tego modelu, bo ja nie zdążyłem sobie tego zdjęcia zrobić. Używałem, do malowania tego modelu używałem tej paletki, to jest ten Drybrush Palette Pro, wersja druga, która bardzo fajnie się spisała tam, powiem szczerze, ponieważ przez to, że ona ma takie różne teksturki, byłem w stanie sobie nie zaciaptać tego modelu potencjalnie zbyt dużą ilością farby na pędzlu. I to, powiem szczerze, że to jest dużo, tak, że mogłem coś takiego zrobić, bo jeśli bym zapaćkał model, to by mi to spowolniło strasznie pracę, bo musiałbym, wiecie, wrócić i robić jeszcze raz to, co już zrobiłem. Co oczywiście w sytuacji takiej, kiedy tam jest dużo ludzi, się na mnie patrzy, to jest stresogenne, po co mi to. Dobrze. Co jeszcze bym chciał wam powiedzieć? Aha, pokażę wam, co sobie kupiłem ostatnio, lub też co dostałem. I najpierw pokażę to, co mi zakupiłem. O Jezus Maria! Zakupiłem sobie w sklepie Stagraph. Zakupiłem sobie książeczkę Inks w modelarstwie. Inks w modelarstwie. Jest to książeczka, którą prawdopodobnie zrobię jakiś przegląd, albo prawdopodobnie na streamie, bo to jest malutka publikacja, która pokazuje kilka przykładów, w jaki sposób można wykorzystywać inki w modelarstwie, bo teraz AK wydało swoją serię tam chyba 8 czy 10 inków w różnych kolorach i można sobie po prostu dodatkowe efekty robić. Ja zakupiłem sobie biały ink, bo to jest fajne do zenitali, żeby jeszcze, wiecie, robić te kolorki, czy kolorki, robić no zenital highlight, pokazywać sobie, gdzie światło pada na model i malować dalej. I także tą metodą były zrobione, są zrobieni ci Eterale, ale właśnie tym inkiem z AK już są zrobieni i przygotowani do malowania. To będzie, trochę jest rozmyte, bo się oczywiście fokusuje na mojej twarzy, ale wiecie, o co chodzi. Drugą książkę, którą dostałem od Crispina, Crispin czasami mnie i Sisiego, jak dobrze wiecie, mu pomagamy, obdarowuje różnymi rzeczami, na zasadzie, no fajnie, że mi coś pomagacie, więc wam coś dam czasami. Dostałem taką książkę, Kamuflaż, od I wojny światowej do modeli sci-fi. No i tu mamy różne czołgi, samoloty, haubice, tu jeszcze jakieś pojazdy transportowe. Większość to jest II wojna światowa, łodzie podwodne, statki, jakieś mini dioramki i tak dalej, i tak dalej. Przejrzymy sobie ją któregoś razu, może nie na streamie, ale na jakimś materiale. Ale teraz, co chciałem wam pokazać, to jest mój kontrastowy haul. Kontrastowy haul, który... Zamknięty. Które chciałbym pokazać, co sobie zakupiłem i dlaczego niektóre z tych rzeczy są bardzo ciekawe i do niektórych rzeczy wrócę. Zacznijmy od największej rzeczy.
Od największej rzeczy zaczniemy. Czekaj, tylko sobie tutaj wyjmę wizytówkę, bo jest niepotrzebna, psuje trochę obraz. Zakupiłem sobie takie oto dwa artworki. To jest pierwszy artwork. Druk oczywiście. Na ładnym papierze, to jest chyba na glosowym. Tak, na takim satynowym papierze i to jest drugi. I to jest... nie nazywam tego firmą. Jest to producent Kombinat. Oni sobie robią figurki swoje. I zakupiłem też od nich figurkę. Ale bardziej mi chodzi o model ten. Ten model to niedługo pojawi się i to zresztą też pojawi się jako model. To są, będą ogromne modele. Ten model będzie miał 35 chyba centymetrów od spodu do góry. Rozmawiałem z twórcą tego modelu, czyli właścicielem firmy Kombinat. Załóżmy, że to jest firma, już tak będę trzymał się tego. Z panem Jarkiem. I to jest tutaj info@dekombinat.com. Po prostu wpiszcie kombinat na internecie i znajdziecie. Dekombinat.com najprawdopodobniej, to jest pewnie jego, no tak, na Facebooku Dekombinat, ale śmiesznie zrobiłem, teraz zauważyłem, że jest wizytówka, no jest wizytówka i jest tak, www.dekombinat, wszystkie social media, czyli strona www.dekombinat.com, social media Dekombinat, a e-mail, no to całość. Ha, techniczny umysł, schował wszystkie trzy możliwe rzeczy w jednym tekście i rozmawiałem o tym modelu. Rozmawiam o tym modelu, bo ten model mi się bardzo podoba i pokazywał mi pierwsze wydruki, bo to jest wszystko będzie drukowane i wygląda to fenomenalnie, powiem wam szczerze. Będzie to na akrylowej podstawie, będzie to fajna rzecz do gabloty, do postawienia w waszym biurze, bo będzie można zrobić z tego lampkę, bo tutaj w tym miejscu, no nawet już sam autor mówił, że to jest dużo miejsca na LEDy, wiecie, te, jak się nazywają, fiber optics, światłowody i dużo miejsca na to, żeby tam to włożyć i baterie włożyć i wszystko zmieścić lub nawet pewnie w środku jakoś to porozcinać i wrzucić tam po prostu zwykły kabel albo jako jeszcze jeden dodatkowy kabel zasilający. Fajna sprawa. Dobra, kupiłem sobie też trochę modeli. Modeli nie takich do grania, modeli do malowania. Przede wszystkim, to później, od Sebastiana ze Studio Level, którzy weszli we współpracę z jakimś tam twórcą. Kupiłem sobie z Food Fighta jeden model, kupiłem sobie L'Assassin. Nie, pizza l'assassino, l'assassini, l'assassino, pizza l'assassino. Po prostu model, który jest, jak się nazywa, no zabójca, asasyn w kształcie pizzy. Są jeszcze bączki, są jeszcze sushi, są jeszcze hot dogi, tacosy, dużo rzeczy, 12 modeli jest to kolie. Także to jest bardzo fajna rzecz, to jest taka dla zabawy. Śmieszna rzecz. Drugą rzeczą, jaką od niego zakupiłem, u niego na stanowisku, są trzy modele z takiej serii cyberpunkowej. Pierwsza to jest New Skin, czyli taka laska, która zdejmuje sobie skórę z siebie. Drugi model to jest True Face, znowu cyberlaska, która zdejmuje sobie twarz. A trzeci model to jest Mother. To jest najbardziej taki trochę disturbing, nie wiem po polsku powiedzieć, taki dziwny model, ona ma płód, znaczy płód, ma dziecko w sobie i tam jest część brzuszka jest półprzezroczysta, mniej przezroczysta niż by chciał, z tego co z nim rozmawiam, ale jest przezroczysta i będzie tam widać, można delikatnym takim na przykład, nie wiem, cielistym kolorkiem puścić i żeby było widać po prostu delikatnie, że tam coś jest, tam jest dziecko, które leży sobie i czeka. No i teraz wracając jeszcze na chwilkę do kombinatu, bo to jest model, który kupiłem. I tutaj taki trochę odrobina feedbacku do pana Jarka, lub też do grafika pana Jarka. Kupiłem model, którym bardzo mi się model spodobał, bo lubię, no nie wiem, mam jakąś taką fazę, że te kobitki kupuję. Tak akurat tak się złożyło, że chyba tylko pizza jest. No dobra, nie, jest jeszcze jeden model faceta, który kupiłem, okej. Okay. Czyli nie jestem taki typowo, same kobitki. Ale spodobał mi się ten model, poza tym chciałem coś kupić na niektórych stanowiskach, które mi się spodobały. Ale design pudełka jest tak... Naklejki, jest tak... tragiczne, że jakbym miał tylko, jakby ktoś mi pokazał ten model w sensie tak, to bym w życiu go nie kupił. Ja wam pokażę tutaj, tu, ale zaraz wam jeszcze też wrzucę zdjęcie. No kolorystyka, fiolet z zielenią, jakieś gradienty dziwne i model sam w sobie jest tak dziwnie pomalowany, płaskimi kolorami. Czasami warto jest dać komuś parę złotych lub, nie wiem, jak macie kogoś znajomego, model albo ze dwie sztuki modelu i model do pomalowania, żeby wam to zrobił dobrze, niż robić to samemu, bo podejrzewam, że mogło to być zrobione samemu. Sam nie bez powodu jest kategoria malowania box art.
która polega na tym, że wyciąga się z modelu wszystko. Się pokazuje go, żeby on wyglądał jak najlepiej. Tutaj wygląda ten model strasznie. Kupiłem go tylko dlatego, że tam go widziałem w rzeczywistości, widziałem print i bardzo mi się ten print spodobał. No i tutaj to pozostawię. To trzeba zmienić. Oczywiście modele będziecie widzieli, jak będę malował, bo chcę w tym roku, o matko, jak lata, bo w tym roku chcę pomalować sporo tych modeli. Może nie będą one najlepsze, ale chciałbym... Może nawet byśmy zrobili tak, że ja się zmuszę, żeby jak najwięcej z tych modeli pomalować. Nieważne jak, ja je pomaluję i wystawię na kontrast w przyszłym roku. Co wy na to? A wy mnie trzymajcie za to. Znaczy nie za to, ale wiecie no, co tu jest. A, tutaj kupiłem sobie model z Ignis Art. Miał go. Ala miał go. Kotek. Nawet jeszcze nie otwierałem tego modelu. A, tutaj jest. To jest taki kotek czarnoksiężnik. Nie wiem, styluła mi się bardzo spodobała. A poza tym na biforku dzień wcześniej rozmawialiśmy o tym. O, i naklejeczka jest, którą sobie nakleję na swoją konwentówkę. Bardzo mi się spodobał koncept tego modelu. Jest jeszcze kura, jakaś no, czarownica kura, ale kura już mi się nie podoba za bardzo. Aż tak, może nie to, że aż nie podoba mi się w ogóle, tylko aż tak mi się nie podobało. Dobra, z modeli jeszcze zakupiłem sobie trzy rzeczy tak naprawdę. Tak, trzy rzeczy. Dostałem oczywiście od Sławka z Paintforge trawkę promocyjną, którą sobie, a nie tutaj, którą sobie tam gdzieś przetestujemy, wkleimy może na któryś z tych modeli. Ale z Scientific Models, i ja wiem, że już mam model Scientific Models, no tego robocika, którego nie skończyłem, ale mówię, muszę się wziąć za nie. Kupiłem sobie taki model, takiego gościa. Ja bardzo lubię klimaty cyberpunkowe i to jest typ z Maelstromu po prostu, nie? Typ z Maelstromu, który przedawkował jakiegoś braindance'a i mózg mu rozpieprza, nie? Właśnie, super sprawa. Ale wszedłem na stanowisko, co to był za sklep? Co to był za sklep? To nie był FGB, nie wiem, nie pamiętam, który to był sklep. Nie pamiętam, który to był sklep, przepraszam bardzo, ale zakupiłem sobie, bo zobaczyłem, że jest, za stówkę. Nie wiem, czy to tanio, czy drogo, ale stwierdziłem, że fajnie by było mieć dwa budynki do Battletecha z podstawkami. Są takie budynki, są fully painted z podstawkami. Zrobimy sobie unboxing na którymś, po prostu jako inny materiał. I za 40 zł, wiem, że pewnie to jest za dużo, przepłaciłem, ale kupiłem sobie randomowego mecha z Battletechu. Tylko po to, żeby postawić sobie tego mecha na tym terenie i zrobić taką mini dramkę. Albo jeśli nawet nie, to wiem, że szwagier kupił sobie ten starter Battletecha i on będzie chciał to grać. No to mamy jeszcze jednego dodatkowego mecha. Jakby dokupił sobie cały zestaw, gdzie to jest pełno modeli, to będziemy mieli tereny w klimacie. Aczkolwiek patrząc po tym, wiem, że tereny z jak się nazywa, z Shutterpointa też będą jak najbardziej w klimacie, no i poza tym też w kolorze nawet, bo to też takie piaskowe. Tu mam troszeczkę naklejek, które sobie zebrałem różnego rodzaju, które też zaraz pójdą na moją konwentówkę. I poza tym, w zeszłym tygodniu jeszcze zakupiłem jedną rzecz. Zakupiłem sobie na polskim targowisku do Bolta, nie figurki, zakupiłem sobie taką z Battle Systems, taką świątynię, chapel, kaplicę. I ona wygląda tak, takie można złożyć. Zrobimy sobie jakiś unboxing, zrobimy sobie jakieś składanie tego wszystkiego. Sporo materiałów drobnych takich się pojawi najprawdopodobniej na kanale, ale to dopiero pewnie tydzień, dwa, bo muszę, teraz mamy hegemonalię, więc się do tego jeszcze przygotowuję. No, a tak sobie jeszcze myśląc, ile to już czasu? Boże, 18 minut, a jeszcze ma dzieci mieli to oglądać. Chyba zrobimy to jako osobny materiał, kontrast. Chyba tak, dobra. Nieważne, jeszcze jako jedną ostatnią rzecz. Ponieważ jak się rozłożyłem tam już na kontraście i postawiłem sobie te wszystkie swoje sprzęty i mikrofon i kamerę ustawiłem i wszystko zrobiłem, było super, to zauważyłem, że moje kable są za krótkie i żeby podłączyć, zrobić wywiad z jakimś człowiekiem, to będę musiał te kable tam przełączać, robić cuda nie widzę. Stwierdziłem, że nie, tak nie może być, muszę coś dokupić sobie i dokupiłem sobie, słuchajcie, coś bardzo fajnego. Was to może nie ruszyć, bo to nie jest nic hobbystycznego, ale jest to elektronika, jest to Scarlett. I 18 i 8. Chodzi o to, że to ma tyle wejść i wyjść. Są wejścia na 4 moje mikrofony, które mam Rode'a pod majki. No, niestety będę musiał kupić jeden mikrofon, ale jest to coś, nie, żartuję, jest to coś fajnego, bo będę mógł podłączyć tutaj dwa mikrofony na długich kablach do wywiadu, do stanowiska, do kanapy z wywiadem i jeden mikrofon do stanowiska, gdzie siedzę sobie maluję, więc będę mógł cały czas siedzieć i malować.
A jak będę potrzebował zrobić wywiad, to przekręcę dwie gałki, zgłośnię tamte, ściszę swój, przesiadam się na kanapę, siadam z gościem i rozmawiam sobie z nim. Także tak. Plany na ten tydzień. Na ten tydzień planuję w dzisiaj, jak wychodzi ten materiał, streamować. We wtorek będzie stream, na którym zrobimy podsumowanie miesiąca maja i zamykamy podsumowania na ten rok szkolny, można tak powiedzieć. Bo zrobimy taką przerwę, przerwę wakacyjną na czerwiec, lipiec, sierpień. 3 miesiące, kwartał będzie przerwa wakacyjna z podsumowaniami, bo będziemy robić, dowiecie się, co będziemy robić. Tą armię będziemy robić, tak? Malowanie armii, niszczenie backlogu. W środę jestem u Mateo na popo, na śropo, czy siopo, to nazwał chyba siopo. Środowy podcast, gdzie będziemy rozmawiać sobie w szczegółach przez kilka godzin o kontraście, a w czwartek nie wiem, w czwartek prawdopodobnie albo będę malował, wszystko zależy od tego, jak będą szły nam przygotowania do hegemonaliów, bo hegemonali są już tą sobotę, w piątek już będziemy pełną parą działać. Jeśli będzie stream, to albo będę malował, albo będziemy sobie siedzieć tutaj z Pawłem, który przyjeżdża w czwartek i będziemy sobie gadać o hegemonaliach może, albo po prostu będziemy sobie chillować i będziemy sobie rozmawiać, albo w ogóle nie będzie streamu, będę zajęty robotą. Też jest taka opcja. Piątek nic się nie będzie działo. Możliwe, że jakiś materiał wpadnie, jakaś recenzja, coś. Sobota. W sobotę i w niedzielę będzie stream kilkugodzinny, jeśli internet na to pozwoli. Kilkugodzinny stream pierwszego stołu Warhammera 40 tysięcy. Po prostu. Będę streamował stół Warhammera 40 tysięcy, ponieważ jest to najpopularniejszy system z tych dwóch. I będziemy streamować rozgrywkę. Nie wiem, od której godziny do której, czy będziemy pierwszy stół streamować, czy może jakiegoś Killteama najpierw postreamujemy, nie wiem. Na pewno będzie kilkugodzinny stream od początku do końca w sobotę, w niedzielę pewnie też, no bo będzie musiał być finał, tam najwyższe miejsca będą tam walczyły, więc zapraszam do oglądania sobie tam do kotleta, jak to się mówi, albo do malowania, jak będziecie siedzieć sobie i malować, nie? Myślę. To chyba wszystko, słuchajcie, to chyba wszystko. Widzimy się dzisiaj wieczorem po tym materiale, widzimy się na streamie. Do zobaczenia. Hej.